Dzisiaj będziemy obserwować gęstość cieczy. Tutaj jest miód, tutaj jest płyn do mycia naczyń, tutaj jest woda. Zobacz, że powąchaj, nie pachnie, prawda? Więc wodę sobie pomalujemy na zielono, żeby wiedzieć, że to woda, ok? No, przeciw kropelkę. Możesz pomieszać, proszę. Dziękuję. Super. Taki jasny zielony. Tak, taki jasny zielony, wytrę łyżeczkę. I teraz tak, tutaj jest olej, a tutaj jest spirytus. Powąchaj. Pachnie inaczej niż woda? Pachnie tak jak Medicover. Naprawdę? Tak! Miciu. Śmieszyłaś mnie. I spirytus pokolorujemy na różowo, żebyśmy wiedziały, gdzie on jest. Proszę. Pomieszaj. Pomieszaj trochę. I teraz zobaczymy, że te ciecze mają różną gęstość. Wlejemy je teraz do butelki. Mama najpierw wlewa miód. No tutaj chodź, Misiu, będziesz obserwować. Miód jest najbardziej gęstą cieczą spośród tych, które tutaj mamy. 1400 kg na metr sześcienny. Widzisz, miód już jest. A ty co? Teraz wlejemy płyn do mycia naczyń. Pomieszamy? No właśnie, one nie będą się mieszać, widzisz? Że jedno jest nad drugim? Ale to już na pewno się wymiesza. No, zobaczymy. Widzisz, że się miesza? No zobacz, jest nad płynem. Jest tak, widzisz, że jest nad płynem? Możesz zobaczyć sobie z tej Ale strony. Ale miesza się z tym płynem. Ale tak bardzo lekko, dlatego że mama mocno tam wlała. Ale generalnie widzisz warstwy, że jedna warstwa to jest miód, druga to jest płyn do mycia naczyń, a tutaj jest woda. Ale teraz mama... kolorowe. Tak, a teraz mama olej wleje. Olej to już w ogóle. Chodź, Misiu, chodź tutaj. Widzisz? Olej jest lżejszy niż woda. Już kiedyś widziałyśmy to w jednym eksperymencie. Olej jest lżejszy niż woda. I teraz spirytus, który jest najlżejszy. On opada. On trochę się wymieszał, ale generalnie mamy tutaj takie ładne warstwy. Widzisz? Kolorowe, co? Super? A ten miód? No, trochę miodu nam zostało. Ale do czego?